Dobry wieczór, dzień dobry, z tej strony Paulina, podcast W świecie słów. Jak się macie? Witam Was serdecznie po lekkiej, krótkiej przerwie, podczas której, zbierałam materiały, żeby z Wami dzisiaj pogadać, bo mam dobry temat, myślę, że dobry temat. Bardzo dużo myśli kotłuje się w mojej głowie w związku z tym właśnie tematem. Będę mówiła o książce pod tytułem Wampir, dotyczącej sprawy Leszka Pękalskiego. Od razu z góry uprzedzam lojalnie, że będą spoilery, choć tak na dobrą sprawę zastanówmy się, czy w kontekście prawdziwych wydarzeń, autentycznej historii możemy mówić o spoilerach, zwłaszcza, że w latach 90. cała Polska, może nie cała, ale znaczna część Polski żyła sprawą Leszka Pękalskiego i nie jest to jakiś taki morderca, o którym nikt z nas nigdy nie słyszał i którego historia rzeczywiście mogłaby nas zaskoczyć. Jeśli ktoś choć trochę interesuje się tym tematem i zwłaszcza w kontekście naszego kraju, to takie nazwiska jak Marchwicki, czy Kolanowski, czy Karol Kot na pewno nie będą Was zaskakiwać i Leszek Pękalski do tej grupy należy. Do grupy najbardziej odrażających, obrzydliwych, przerażających złoczyńców, seryjnych morderców, gwałcicieli, nekrofili. To jest coś niesamowitego, że szukamy takich historii gdzieś tam poza granicami naszego kraju, a u nas, i to wcale nie tak dawno temu, grasował tak zwany wampir z Bytowa, choć trzeba powiedzieć, że był to wampir z Polski, bo Leszek Pękalski bardzo lubił podróżować. Pierwszego zabójstwa dokonał w Toruniu, gdzieś po drodze dokonał zabójstwa w Białymstoku, więc to był taki obieży świat. I znaczył swoje wycieczki właśnie zabitymi kobietami i nie tylko kobietami. Zanim opowiem Wam o samym Pękalskim, to muszę Wam powiedzieć, że historia Pękalskiego jest ze mną już od dawna. Wiele, wiele lat temu w jakimś antykwariacie zakupiłam książkę pod tytułem Zdarzenia Leszka P. To była w ogóle, jak sobie wpiszecie w Google Zdarzenia Leszka P i zobaczycie tę okładkę, to autentycznie grafik płakał, jak projektował. To jest po prostu coś tak, taki potworek, paskudna okładka. I tę książkę napisał, w ogóle cieniutka książeczka, 180 stron, napisana przez Agatę Bujnicką i Dariusza Dudkiewicza, wydana przez Oficynę Literacką, właśnie o Leszku Pękalskim. Co ciekawe, książka została wydana w 96 roku. A proszę Państwa, w 96 roku rozpoczął się proces sądowy Leszka Pękalskiego, wobec czego ta książka to była na owe czasy świeżynka. Opisywała historię w zasadzie w czasie rzeczywistym. Mamy rok 2021. Wiele się zmieniło. Leszek wiele razy rozmawiał z różnymi osobami, z różnymi dziennikarzami. Mało tego, zarabiał na tych wywiadach, spisywał listy rzeczy, które chciał, żeby dziennikarze mu kupili w sklepiku więziennym właśnie za chwilę rozmowy. Także wiele rzeczy się dowiedzieliśmy od tego czasu, kiedy książka pod tytułem Zdarzenia Leszka P. została wydana i o tych sprawach będę mówiła. Ale wracając do tej książki, kupiłam ją w antykwariacie za jakieś śmiesznie niskie pieniądze, przeczytałam książkę z uwagą i wrzuciłam ją na swoją półkę w portalu Lubimy Czytać. W każdym razie odezwał się do mnie jakiś człowiek, nie pamiętam nawet, czy to była dziewczyna, czy to był chłopak, student kryminalistyki, być może, jakiegoś takiego kierunku, z błaganiem, żebym odsprzedała tej osobie tę książkę. Nie, spojrzałam na nią, nie wiedziałam, że to jest taki biały kruk. I pamiętam, że zaoferowałam jakieś 3 dychy plus koszty wysyłki i podałam numer konta i ta osoba mi wysłała jakąś w ogóle kosmiczną kwotę za tę książkę. Kilkakrotnie to chyba przewyższyło cenę, którą ja wyznaczyłam, bo ta osoba była tak strasznie szczęśliwa, że udało jej się zdobyć, udało jej się odezwać do mnie i rzeczywiście posiadałam tę książkę. Oczywiście darowanemu koniowi się w zęby nie zagląda. Z przyjemnością spakowałam książkę, coś tam jeszcze powrzucałam do paczki, wysłałam i mam nadzieję, że ta osoba, ktokolwiek to był, zdała elegancko przedmiot, do którego
potrzebowała tej książki. No ale dzięki tej przygodzie niejako Pękalski siedział u mnie z tyłu głowy. Od 2 lat być może książkę Bestia Magdy Omilianowicz miałam na półce Legimi, ale jakoś tak się nie zeszło, jakoś tak... Ojejku, w Legimi mówię. Nie, ja to kupiłam jeszcze jak nie miałam Legimi na Woblinku czy gdzieś. W każdym razie nie miałam głowy do tego, żeby to usiąść i przeczytać. I teraz wyszło wznowienie. Wznowienie pod tytułem, proszę Państwa, Wampir. Jak rodzi się zło. Epilog. I to jest książka ze wstępem Igora Brejdyganta, w której właśnie we wstępie możemy przeczytać, we wstępie Brejdyganta możemy przeczytać. Najbardziej przerażające było stanięcie oko w oko z czymś kompletnie nieznanym i niepojętym, z czarną dziurą człowieczeństwa, z bezkresną otchłanią zła, która jednocześnie była przecież człowiekiem. Ecce homo. Ocalić wiarę w człowieka to było chyba największe wyzwanie, przed jakim autorka stanęła, konfrontując się z Leszkiem Pękalskim. I tak, to jest książka, w której pani Magda Omilianowicz, dziennikarka, reporterka, dziennikarka śledcza, autorka licznych książek, których zajmuje się głównie tematyką społeczną, ale też i właśnie kryminalną, pisała do Polityki, do Gazety Wyborczej, do Głosu Koszalińskiego. No i właśnie tę książkę, Wampir z Bytowa, czy wcześniejsza Bestia, to jest ta książka, która moim zdaniem to jest jej po prostu opus magnum, przynajmniej na ten moment. Niesamowicie się tego słuchało. Jestem pełna podziwu dla tej kobiety, która nie tylko zrobiła fenomenalny research, zebrała informacje o Leszku Pękalskim, przeczytała 80 tomów akt. Mogę się mylić o 5, ale było tego kilkadziesiąt tomów akt. Przestudiowała rozmowy ze świadkami, zeznania wszelakie i mało tego, rozmawiała z Pękalskim. Jako pierwsza kobieta dziennikarz spotkała się z nim i miała tę wątpliwą przyjemność usiąść naprzeciwko człowieka, który de facto został skazany za jedno morderstwo, ale był podejrzewany o 17 morderstw, a sam, uwaga, mówił o 70 lub nawet 90 zabójstwach. Niech to porządnie tam osadzi się w waszych głowach i w waszych duszach. Bestia leżała sobie, leżała, a teraz jechałam z Warszawy do domu i stałam, słuchajcie, w tak niesamowitym korku w piątek. Był taki korek, jechałam 250 km, jechałam 5 godzin. Wyobrażacie to sobie? 5 godzin. Z Warszawy wyjeżdżałam równo 2 godziny. Niesamowity był korek. Z jakiego powodu? Nie wiem. Kilka było po drodze wypadków, co chwilę jeździły karetki, więc co chwilę, wiecie, ten tunel życia, więc to się jeszcze jakby bardziej korkowało, bo ludzie się wciskali, żeby przepuścić karetki. Potem trzeba było wrócić do stanu poprzedniego. I staliśmy w tym cholernym korku. Ja byłam tak wściekła, ja byłam tak sfrustrowana. Miałam ochotę wysiąść z tego samochodu, zostawić ten samochód po prostu na środku tej ulicy i iść w pizdu. I mieć dupie. Ale oczywiście tego nie zrobiłam. Dotrwałam jakoś, no ale w międzyczasie, kiedy stałam w tym korku, bywały momenty, że przez 5 minut nie poruszyłam w ogóle samochodu ani o metr, to sobie znalazłam właśnie książkę pod tytułem Wampir, jak rodzi się zło. Stwierdziłam, włączę sobie. I to była z jednej strony bardzo dobra decyzja, z drugiej fatalna decyzja, bo dawno nic mnie tak nie poruszyło i nic mnie tak nie... zmiotło z planszy. Bo książka sama w sobie to jedno, ale interpretacja lektora to jest mistrzostwo świata. Audiobook czyta Marcin Popczyński,
który grał w filmach. W ogóle nie znam gościa. Jak spojrzałam na jego zdjęcie, to go nie kojarzę. Grał w Klanie, na Wspólnej, na Dobre i na Złe, M jak Miłość, więc takie seriale typowo polskie. Ale jak on czyta, proszę Państwa, Czapki z głów, to jest coś niesamowitego. Jak on nie czyta, on interpretuje, on po prostu przedstawia tę historię w taki sposób, że ciarki po plecach chodzą. To jest głos Leszka Pękalskiego i jak słuchamy tych monologów, no, powiedzmy kwestii Leszka, tego mordercy, to nie słyszymy, że to jest sztuczne, że lektor udaje. Wiecie, tak jak czytacie swoim dzieciom historyjki o jakieś tam bajki i zmieniacie głosy, bo o, księżniczka powiedziała tak, a wielki niedźwiedź przyszedł i sapnął. To nie jest takie sztuczne. On płynnie przechodzi z narratora w różne role, między innymi w rolę Leszka i robi to w taki sposób, że ja po prostu byłam przerażona. Ja miałam wrażenie, że słucham mordercy. Więc panie Marcinie, jest pan geniuszem, jest pan niesamowity. W taki sposób czytać to Czapki z głów, szopoba autentycznie. Posłuchajcie nawet fragmentu, być może was fragment może was tak nie nasyci, ale bardzo serdecznie polecam tę interpretację. Audiobook jest krótki, bo około 6 godzin, więc ja w zasadzie bardzo szybko wysłuchałam tej książki, właśnie uprzyjemniła mi podróż samochodem. I kiedy wracałam i słuchałam już końcówki, kiedy mowa jest o zabójstwie 6,5-miesięcznego dziecka, dziewczynki Marty w Białymstoku właśnie, to łzy mi leciały. Choć ja nie jestem osobą, która jakoś szczególnie płacze, szczególnie się wzrusza czytając. Raczej jest na chłodno to przyjmuję, ale ta interpretacja i to, że wciągnęłam się w tę historię i świadomość, że jest to oparte na faktach i że to się zdarzyło i znajomość modus operandi Leszka Pękalskiego, wiedza o tym, że to był człowiek opętany seksem, to był człowiek, który musiał zaspokajać dwa podstawowe swoje popędy. I był to popęd do jedzenia, totalne nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, i popęd seksualny. To były dwie rzeczy, które dla niego miały najważniejszą wartość, czyli te bardzo prymitywne potrzeby. I on wystarczyło mu zaspokajanie tych dwóch potrzeb. Przy czym ta pierwsza potrzeba, jedzenie, okej, nikogo nie krzywdzi, chyba że kradnie jedzenie, to, ale ta druga, żeby ją spełnić, to musiał mordować kobiety w sposób totalnie niezorganizowany, w totalnie sposób losowy. To jest obrzydliwe, no i do tego zaraz dojdę. I wiedząc o tym, co on robił, kiedy słucham, że dziecko w wózku zostało porwane przez Leszka, To już czuję zimno, czuję dreszcze i myślę sobie, nie, ja nie chcę tego słuchać. Nie chcę wiedzieć, a jednocześnie chcę wiedzieć, prawda, bo muszę wiedzieć. I zaciskam zęby i łzy mi lecą i po prostu... I przychodzi taki moment takiego głupiego oddechu, takiej głupiej ulgi, bo to dziecko zmarło. To jest straszne, ale nie zostało zgwałcone, więc... Przynajmniej takie pocieszenie. No ale właśnie, czy to jest kwestia narracji, czy to jest kwestia interpretacji lektora? Myślę, że wszystko naraz. Jest to prawdziwa uczta literacka, ale dla osób o naprawdę mocnych nerwach, o stalowych nerwach wręcz. Długo się zastanawiałam nad tym, jak wam o tym opowiedzieć. Myślę, że słownik jest zbyt ubogi, żeby móc wyrazić tak w pełni to, co myślę o tej książce, co myślę o tej historii, co myślę o Leszku Pękalskim, bo nie jestem w stanie tego opisać. Może zacznijmy od tego, kim był Leszek Pękalski. Będę się posiłkowała takim krótkim biogramem Leszka z książki Anny Popek, Seryjni mordercy, prawdziwe historie XX wieku.
To jest książka, w której znajdziemy opisy kilkunastu potworów, wampirów, morderców, różnych i z Polski, i z zagranicy. Oczywiście mamy Bogdana Arnolda, mamy Berkowica, mamy Teda Bundy'ego, Chikatilo, Dahmera, Alberta Fisha, Petera Kurtena, Karola Kotta, Knechałę, Joachima, Marchwickiego, Zdzisława, Richarda Ramireza, o którym mówiłam ostatnio, i również Leszka Pękalskiego. Warto mieć tę książkę, jeśli interesujecie się tym, bo to są takie krótkie wzmianki na temat tych najsłynniejszych seryjnych morderców, choć oczywiście wszystko zawsze trzeba sprawdzać w wielu źródłach. To już mówiliśmy o tym przy okazji Richarda Ramireza, prawda? Leszek Pękalski, jak na niego spojrzymy, jak on wygląda? To jest gość z brzuszkiem, lekko upośledzony. No wygląda na takiego nieszkodliwego idiotę. Sorry. Poza tym był bezdomny albo pomieszkiwał... Bezdomny. Teoretycznie nie, bo pomieszkiwał u wuja, miał siostrę bliźniaczkę, wychował się w domu z matką alkoholiczką, która nie do końca się nim interesowała, nim i jego siostrą. Miał więcej rodzeństwa, chyba jeszcze czwórkę, czyli łącznie ich była szóstka. Mieszkał z matką i z babką, która była bardzo, podobnież, była bardzo wymagająca, bardzo ostra, krytykowała, nie przytulała, nie było tam czułości w tym domu, nie było miłości, zrozumienia. No, to wiemy z tego, co mówił Leszek, prawda? I Leszek się tak błąkał, a to w szkole się z niego wyśmiewali, nie dawał sobie rady, słabo się uczył, bo był właśnie lekko opóźniony. Zawsze był brudny, zawsze był niedomyty, w starych ubraniach, więc wiadomym jest, że dzieciaki są bezlitosne i takiego dzieciaka ze swojej klasy od razu przypinają mu łatkę, takiego niedojdy i się z niego śmieją. No i Leszek bardzo szybko zrozumiał, że bardzo lubi dziewczyny, bardzo mu się podobają i bardzo chciał mieć żonę. I od najmłodszych lat jego największym marzeniem i jego jedynym w zasadzie tematem rozmów ze wszystkimi ludźmi, z którymi się spotykał, była kwestia znalezienia sobie żony. Nawet pisał listy do dyrektorów różnych ośrodków, w których prosił o to, żeby ci dyrektorzy wskazali mu osobę, z którą mógłby się ożenić. Więc to była dla niego najważniejsza kwestia w życiu. I tak się tułał, błąkał się po tych szkołach, zawodówkach. Kiedy jego matka zmarła, przeniósł się do wuja. Wuj był alkoholikiem. Przeczytam wam teraz, co powiedział wuj Leszka Pękalskiego, Edward, w rozmowie z reporterami TVN, zaraz po tym, jak oskarżyli Leszka. Cytuję. On się bał. On po prostu się bał. Jak mu jeszcze wjebali parę pałów na grzbiet. Wrobili chłopa w coś. Zgwałcić? No tak, oczywiście. To summa summarum, no oczywiście, powiem wszystkim prawdę, że zgwałcić to każdemu się zdarzy. Każdemu mężczyźnie, tak. Ale żeby zabić kogoś, to nie. Koniec cytatu. Proszę Państwa, jeśli mamy takie wzorce w domu, jeżeli mamy takie otoczenie, to jak dużo z tego, co nas otoczenie uczy, czym nas karmi, jak dużo tego przekłada się na nasze zachowanie i na nasze myślenie o świecie, o etyce, o moralności, o granicy między dobrem a złem? To jedno. Drugie, czy rzeczywiście Pękalski był opóźniony. Rzeczywiście biegli psychiatrzy, jak go badali, to stwierdzili rzeczywiście, że coś tam ma z płatem czołowym, wobec czego nie odczuwa empatii i rzeczywiście on nigdy nie myślał o ofiarach. On myślał o sobie, że on jest ofiarą. Użalał się nad sobą. I we wszystkich rozmowach z ludźmi, nie tylko z ofiarami, które ostatecznie zabijał, ale też z osobami, które mu pomagały, bo miał takie osoby w swoim otoczeniu, jak choćby Sarą Nowakową, u której pomieszkiwał. To była kobieta, którą poznał na spotkaniu u Jehowych, bo
Leszek uczęszczał jakby do dwóch kościołów, trzymał się z Jehowymi i trzymał się z katolikami, chodził do kościoła i prosił też księży o to, żeby znaleźli mu żonę. Myślę, że tutaj w grę wchodziło to, że właśnie liczył na to, że w takich miejscach spotka tę swoją jedyną. I te osoby, taka właśnie Nowakowa czy 17-letnia Sylwia, która ulitowała się nad głodnym Pękalskim, który kręcił się pod sklepem. To była dziewczyna, która pracowała w wiejskim sklepiku i widziała przez okno Pękalskiego. On się jej przyglądał, uśmiechnęła się do niego przez okno. On był bardzo głodny wówczas. Kilka dni jadł tylko jagody w lesie. I w końcu zebrał się na odwagę, wszedł do tego sklepu i poprosił o coś do jedzenia, powiedział, że jest głodny. I Sylwia przy całej swojej dobrotliwości powiedziała mu: dobra, słuchaj, ja tobie dam coś do jedzenia, tylko kierowniczka jest, poza tym być może nie chciała, żeby ją widziano z takim obdartusem, brudasem i śmierdzielem, bo takim był. Umówiła się z nim w lesie, niedaleko tam przystanku autobusowego, i pierwszego dnia z koleżanką swoją podeszła do niego i zaniosła mu pasztetowej i chleba. Nakarmiła go, była dla niego dobra. Następnego dnia, kiedy ponownie przyszła do niego z kiełbasą, dała mu jedzenie, on zjadł ze smakiem. Kiedy nasycił ten pierwszy głód, to nasycił drugi głód i Sylwię zabił. To była właśnie druga, po tym niemowlęciu, to była druga historia, która sprawiła, że gul mi wyskoczył niesamowity w gardle, bo nie ma słów, nie ma słów, żeby to opisać. Jaki to jest po prostu, to nie jest człowiek, to jest potwór. Nie no, szkoda gadać. Rzeczywiście czytałam wam na początku ze wstępu Brady Ganta o ecce homo, i jeśli nie wiecie, czym jest ecce homo, to jest określenie, które możemy przetłumaczyć z łaciny jako oto człowiek. Jest to motyw w sztuce chrześcijańskiej, który przedstawia ubiczowanego Chrystusa w koronie cierniowej. Słowa ecce homo, czyli oto człowiek, miał wypowiedzieć Piłat, który ukazywał Chrystusa ludowi żydowskiemu. W takim kontekście ten, że człowiek, to jest absurd totalny, to nie jest człowiek, to jest zwierzę, które ma tylko i wyłącznie dwie potrzeby do spełnienia. Zero empatii, zero współczucia, zero moralności, jest tylko on i jego podstawowe potrzeby, które cały świat musi spełnić. Tak tłumaczył, że właśnie z rozmową chociażby z autorką książki, że on ma popęd i on nie może sobie poradzić z tym popędem. Nowakowa, jak opowiadała o tym, kiedy właśnie Pękalski u niej pomieszkiwał, jak robiła mu czasem pranie, to mówiła, że jego pranie wrzucała do pralki przy użyciu kija, bo tak bardzo się brzydziła jego ubrań. Nie tylko dlatego, że były brudne, ale jego gacie były wiecznie obspermione. On od rana do nocy non-stop się masturbował i non-stop trzymał rękę w gaciach. Powiedział w rozmowie z Omilianowicz, że zabić jest bardzo łatwo. Zabić jest bardzo łatwo. I w zasadzie to jest jedyne, co pozwoli mu ukoić to pragnienie, które w nim narastało, ponieważ kobiety zawsze się bronią i zawsze krzyczą. Nigdy w życiu żadna nie poszła z nim do łóżka za zgodą. On nigdy nie zbudował żadnej relacji. Gość urodził się w 1966 roku w Osiekach. Nie miał zbyt dobrej relacji w domu z matką. Ojca znał, ale ojciec się nie przyznawał do niego, ponieważ miał swoją rodzinę. Uczył się w podstawówce, uczył się w zawodówce i właśnie kiedy uzyskał pełnoletność, to wuj się nim zaopiekował i ten wuj był alkoholikiem. I ponoć, tak mówi też Omilianowicz, kiedy przyjeżdża się do tego wuja, żeby porozmawiać o Pękalskim, nie wiem, czy wciąż żyje, minęło w końcu 30 lat, to bez flaszki nie ma w ogóle co przychodzić, więc to jest to środowisko, w którym wyrastał Pękalski. Sąsiedzi widzieli w nim upośledzonego chłopaka, który nie garnął się nigdy do roboty. Był obibokiem, leniem. Jak poszedł na praktyki, czy gdzieś tam na budowie pracował, wszyscy mówili to samo. Jego przełożeni, czy tam majstrzy, czy kierownicy zmiany mówili zawsze to samo. Obibok i leń. Bo rzeczywiście tak było. No ale lata 90.
późne lata 80. Czy się stoi, czy się leży, prawda? Hajs się należy. I on mieszkał w hotelach robotniczych, jakoś zawsze miał, kurczę, fart. Wiecie, zawsze miał fart. Albo znalazł sobie mieszkanie, albo znalazł coś do jedzenia. Ktoś się zawsze nad nim ulitował, pomógł mu. Czy mu dał coś do jedzenia, czy mu dał jakiegoś pieniążka. I on sobie tak wsiadał w autobus, jeździł sobie po Polsce, albo wsiadał w pociąg, jeździł po Polsce, wychodził na dworcu, szedł i czekał. Czekał na ofiarę, aż będzie przychodziła jakaś samotna kobieta. Podchodził do niej i mówił jej, żeby mu dała dupy. I to jest cytat. I oczywiście, no, wiadomo, co odpowie kobieta zaczepiona na ulicy przez wyglądającego na bezdomnego jakiegoś takiego śmierdzącego gościa, nie? Każda albo powie mu, co pan, odczep się, albo słowo na S i tak dalej. Albo się zaśmieje, bo to jest tak absurdalne. Idziesz sobie i ktoś ci coś takiego mówi. No to po prostu człowiek nie wie, co znalazł się w jakiejś ukrytej kamerze, czy co. I to go strasznie wkurzało. Jedyna ofiara, która przeżyła spotkanie z Pękalskim, to była osoba z tej samej wsi. Kobieta, która poznała go po chodzie, po oddechu, pomimo tego, że założył golf na twarz, bardzo wysoko, i miał beret nasunięty na czoło, i mówił jej właśnie, że ją zamorduje. Zamorduje cię. Ona go poznała. Wiedziała, że to on, i wiedziała, że ma być cicho i że ma być uległa, a najlepiej ma się nie ruszać, ma udawać martwą. Więc on po zgwałceniu jej zostawił ją. I nie wiadomo, czy zrobił to dlatego, że on też ją poznał i wiedział, że nie chciał dokonywać morderstwa w swojej okolicy, w okolicy swojej wsi, czy chodziło o to, że ona mu się nie sprzeciwiała. Po prostu leżała i myślała, niech to się skończy, bylebym tylko przeżyła. I przeżyła rzeczywiście. I do tej pory nie wiadomo, dlaczego ją oszczędził, bo każdą inną kobietę, z którą się zetknął, zabił. Nie każdą zgwałcił, bo niektóre zaciągnął do klatki jakiejś schodowej czy w krzaki, uderzył kijem, kamieniem albo udusił ich własnymi apaszkami czy szalikami i po prostu ktoś przechodził i zostawiał te kobiety, więc żadna nie uszła z życiem. Mało tego, był również podejrzany o zabójstwa kilku mężczyzn, między innymi kierowcy ciężarówki i milicjanta, który stacjonował, miał dyżur. Stał na warcie z kolegą. Pękalski wtedy był zmarznięty, padał śnieg, a on czekał na autobus. Zapukał do tych milicjantów i poprosił, żeby wpuścili go do środka, aby mógł się ogrzać. No i oni się zgodzili. Powiedzieli, dobra panie, siadaj pan tu, ogrzewaj się. A po jakimś czasie won, bo przyjdzie zaraz szef, jakiś komendant i będzie wkurzony, że wpuścili jakiegoś faceta obcego do tej wartowni. Nie powinni byli tego robić, tak? No i Pękalski wyszedł, jak go wygonili stamtąd, i stwierdził, że ukryje się w takiej szopie, w której były tarcze strzelnicze. Jeden z tych milicjantów zobaczył przez okno, że Pękalski idzie w kierunku tej szopy i wyszedł do niego, żeby go stamtąd przepędzić. Na co Pękalski wyjął scyzorek i wbił mu w brzuch. I traf chciał, że tym jednym uderzeniem w ten brzuch przeciął jakieś bardzo ważne naczynia i milicjant zmarł. A Pękalski zwiał. I przez kilka lat policji nie udało się nie tylko złapać gościa, co nie udało się powiązać tych spraw. One były rozrzucone po całej Polsce. Modus operandi był różny, bo właśnie czasami kobieta, ofiarą była nastolatka, czasami ofiarą była kobieta w podeszłym wieku, były kobiety atakowane na ulicy, były kobiety atakowane we własnych domach. Pukał po prostu, wchodził i zabierał się do roboty. Więc kilka lat to trwało. I jeśli wierzyć jemu, jego pierwszym zeznaniom, to od 70 do 90 ofiar zostawił po sobie. Jak do tego doszło? Że tyle mu się udało zabić, dopóki go nie złapali, a złapali go w ogóle gdzieś tam przypadkowo.
Kiedy trafił do aresztu, jego współwięźniowie powiedzieli mu: słuchaj stary, wiesz co trzeba zrobić? Trzeba zmieniać zeznania. Jak będziesz zmieniał zeznania, to nic ci nie zrobią. Potrwa to długo. On był zadowolony, słuchajcie, bo tak, policjanci z nim rozmawiali, jeździli na wizje lokalne. Na tych wizjach mógł sobie pospacerować po lesie. On kochał spacerować po lesie. Więc zabierali go na miejsca, w których dokonywał morderstw. Miał facet niesamowitą pamięć. Pamiętał wszystko, w co były ofiary ubrane, w jaki sposób je zaatakował, gdzie dokładnie to się zdarzyło, gdzie ukrył zwłoki. Wszystko pamiętał doskonale. Szczegóły topografii terenu, nawet jaki rozkład autobusów. Wszystko świetnie pamiętał. No a po tej wizji lokalnej policjanci stawiali mu obiad, dwa obiady. I on siadał i zjadał te dwa obiady i był szczęśliwy, bo był na spacerze w lesie. Policjanci byli dla niego mili, bo chcieli uzyskać jak najwięcej informacji. No i jeszcze się najadł. Żyć, nie umierać. Na wolności tak dobrze nie miał. Na wolności czasami przymierał głodem. Na wolności czasami sypiał w lesie śnieg z deszczem, wiecie, zimno, mróz i w ogóle. A tutaj miał dach nad głową. Bezpieczeństwo. Jak się dowiedział, że w więzieniu współwięźniowie mogą zabić za zabójstwo dziecka, to wycofał się ze sprawy, wycofał się z przyznania do winy, że to on porwał to 6-miesięczne niemowlę i po prostu żyć, nie umierać. No. W książce Omilianowicz też się zastanawia nad tym, dlaczego tak długo udało mu się nie zostać schwytanym i tak długo działał. Odpowiedź jest prosta. Był niewidzialny. Wiecie, no, sami pomyślcie, czy zwracacie uwagę na osoby, bezdomne osoby, czy na jakieś meneli, żuli, czy zwał jak zwał, przychodzicie obok nich, to raczej nie chcecie nawiązywać kontaktu wzrokowego, bo zaraz będzie kierowniczko, 50 groszy, albo poratuj papieroskiem, albo po prostu się boicie. Nie chcecie prowokować do jakiejkolwiek interakcji. I takie osoby są przezroczyste. One są elementem tła, elementem miasta, tak jak, wiecie, kupy na trawnikach, jak smród wydobywający się z ciasnych uliczek. To jest tło. I Leszek był takim tłem. Zwłaszcza, że jego twarz i jego cała fizjonomia, cały jego wygląd był taki bardzo nijaki. Ani nie zapadał nikomu w pamięć, a przez to, że był zawsze bardzo uprzejmy i mówił o tym, że jest upośledzony, że on jest taki nieszczęśliwy, że nikt go nie kocha, nikt go nie chce, nikt się nim nie przejmuje, w ogóle nikomu na nim nie zależy, on jest samotny, wzbudzał litość. I nikomu by nie przyszło do głowy, że to jest taki po prostu facet, który z zimną krwią zabija i ukrywa zwłoki i odchodzi i powtarza to, i powtarza, i powtarza, i powtarza, bo jego potrzeby są nigdy nie spełnione w 100%. On ciągle odczuwa głód i ciągle sieje postrach, ale nikt nie dopasował. Nawet jak pojawił się pierwszy portret pamięciowy, który do złudzenia rzeczywiście przypominał Leszka, to nawet jego najbliższa rodzina nie zauważyła podobieństwa i nie zatrybiło. Hej, na tym szkicu to tak wygląda trochę jak nasz Lesio. Nie zatrybiło. Jedną z takich istotnych anegdotek z życia Leszka jest to, kiedy Leszek zapragnął mieć lalkę, dmuchaną lalkę do seksu. Pamiętam, lata 90. rzeczywiście takie lalki były modne. Zebrał wtedy 600 zł. On dostawał rentę. Zebrał 600 zł i dał szwagrowi, no bo szwagier będzie umiał kupić lalkę przez gazetę, bo to zobaczył reklamę tej lalki w gazecie. Podejrzewam, że trzeba było wysłać zamówienie pocztówką, czy jakoś tak. I dał szwagrowi te 600 zł, żeby mu szwagier lalkę kupił. I szwagier lalki nie kupił. Zabrał ten hajs, nigdy mu nie oddał. Leszek skądinąd słusznie uznał, że go szwagier okradł i nigdy tej lalki nie otrzymał. Teraz się można zastanawiać, czy gdyby Leszek dostał lalkę, czy ona by mu nie wystarczyła. Był taki film z Goslingiem, nie pamiętam tytułu,
bohater właśnie grany przez Goslinga ma lalkę. Ta lalka jest jego dziewczyną i on ją kocha miłością najprawdziwszą. I kto wie, czy taki Leszek, gdyby mógł wszystkie te swoje chore fantazje spełnić z lalką, bo w zasadzie tylko to mu było potrzebne, nieruchome ciało, nieruchomy otwór. On nie widział w ofiarach człowieka, istoty ludzkiej, on widział wyłącznie kawałek ciała. Być może nie posunąłby się do zbrodni, bo po co mu to? Nie potrzebowałby tego, spełniłby swoje zachcianki w domu tyle razy, ile by chciał, a niech by zaruchał się na śmierć. Może 70 kobiet by, 70 osób by nadal żyło. Jestem trochę skonsternowana tym właśnie, że tak długo nie udało się go schwytać, nie udało się też powiązać tych wszystkich zbrodni i ten proceder trwał. Druga rzecz jest taka, zastanawiam się, ile w Leszku jest człowieka. Jak myślę o człowieku, to myślę o moralności. No bo co nas odróżnia od zwierząt? Właśnie to, że nie zawsze dajemy się porwać naszym instynktom i naszym pragnieniom. Bo wiemy, że pewnych rzeczy nie możemy zrobić, nie możemy zrealizować pewnych pragnień. Jesteśmy w stanie odróżnić dobro od zła i jesteśmy w stanie nie postępować źle. I nie dlatego, że boimy się kary, tylko dlatego, że tak wynika z naszej moralności. Jesteśmy dobrzy, bo chcemy być dobrzy, bo tak czujemy, że no, nie pójdę i nie zamorduję kogoś i wcale nie dlatego, że boję się, że mnie ktoś zaaresztuje, tylko dlatego, że to jest złe i nie odnalazłabym w sobie tego czegoś, tego pierwiastka, który jest potrzebny, żeby zostać mordercą. Oczywiście mówimy tu o sytuacjach morderstwa z premedytacją w stylu Leszek Pękalski, nie mówimy tutaj o kwestiach wojennych czy o kwestiach obrony własnej, co też jest kwestią bardzo filozoficzną, bo człowiek nie jest w stanie powiedzieć, jakby się zachował w danej sytuacji, prawda? Dopóki nie staniemy w tej sytuacji, to możemy sobie gdybać. Może nam się wydawać, że bylibyśmy tacy szlachetni, albo bylibyśmy tacy, oddali swoje życie za kogoś, czy za coś, za jakąś ideę. Może lubimy sobie tak myśleć o sobie, ale nie wiemy, jakby było. I w zasadzie mi ta wiedza nie jest potrzebna. Ja nie muszę wiedzieć, jakby było, bo ja nie chciałabym tego wiedzieć. Nie chciałabym, żeby życie mnie kiedykolwiek postawiło w takiej sytuacji bez wyjścia, kiedy musiałabym odnaleźć w sobie to zwierzę i zachować się w sposób, no, zrobić wszystko, co jest potrzebne, żeby przetrwać. Rozpatrując Pękalskiego w kategoriach człowieczeństwa, to mi się w ogóle nie składa. To nie można go tak nazwać. Tym bardziej, ja wiem, że wyrzuty sumienia Pękalskiego bliscy ofiar to mają w dupie i nie chcą. I to w żaden sposób nie ukoi ich cierpienia i poczucia ich straty. Ale jeżeli ktoś żałuje i wyraża skruchę, no jest to jakaś taka kropla, która być może, no nie wiem. Jeżeli wiemy, że ktoś żałuje tego, co zrobił, to możemy stwierdzić, że no, przynajmniej zdaje sobie sprawę z tego, że zranił, że zrobił coś niedobrego, że skrzywdził kogoś i teraz żałuje i sumienie go gryzie i tak dalej. Ale jeśli mamy do czynienia z facetem, który nie dość, że popełniał takie straszne, makabryczne zbrodnie i jeszcze absolutnie tego nie żałuje. Jedyne, czego żałuje, to tego, że został złapany i że nie może teraz w więzieniu, nie może spółkować i nie może uprawiać seksu, to co jest po prostu... I teraz powiedzcie, co myślicie na temat kary śmierci? Ja generalnie jestem przeciwna. Generalnie jestem przeciwna. Ale jak słucham opowieści o takich potworach, to zaczynam się wahać. Jeśli chodzi o Pękalskiego i jego karę, to dostał 25 lat. To była wówczas najwyższy wymiar kary na tamte czasy, bo zmieniono karę śmierci na 25 lat pozbawienia wolności po 1989 roku. I wówczas też została ogłoszona amnestia. Można powiedzieć takie darowanie, złagodzenie, darowanie winy. I między innymi amnestią był
objęty Mariusz Trynkiewicz. Pamiętacie sprawę Mariusza Trynkiewicza? To był włefista, który też przestępca seksualny, też morderca. Zabił 4 chłopców w latach 80. I został właśnie on skazany na karę śmierci. I później na mocy tejże amnestii po 89 roku dostał 25 lat pozbawienia wolności. Teraz proszę Państwa, tak, Leszek Pekalski dostał 25 lat, wobec czego w 2017 roku zakończył karę. Całe szczęście nie wypuszczono go na wolność. Został umieszczony w zamkniętym ośrodku w Gostyninie. Jest to Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym, zwany również pod nazwą Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej. Jest to placówka lecznicza, która jest zamknięta. Przedmiotem działalności tej placówki jest szeroko pojęta psychiatria sądowa i terapia osób z zaburzeniami mogącymi powodować wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego, zagrażającego życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej innych osób. I podstawą działania tego ośrodka jest tak zwana ustawa z 2013 roku, tak zwana ustawa o bestiach. Słyszeliście o takiej ustawie o bestiach? To jest wszystko dla mnie po prostu takie tak makabryczne i tak nierzeczywiste i nierealne, że jest mi ciężko o tym mówić. I właśnie wśród pensjonariuszy tegoż ośrodka w Gostyninie znajduje się Mariusz Trynkiewicz oraz Leszek Pękalski. Na mocy tej ustawy muszę Wam jeszcze przeczytać, kim jest taka osoba, która stwarza zagrożenie. Ta ustawa reguluje postępowanie wobec osób, które spełniają łącznie następujące przesłanki. Odbywają prawomocnie orzeczoną karę wolności, pozbawienia wolności lub karę 25 lat pozbawienia wolności wykonywaną w systemie terapeutycznym. W trakcie postępowania wykonawczego występowały u nich zaburzenia psychiczne w postaci upośledzenia umysłowego, zaburzenia osobowości lub zaburzenia preferencji seksualnych i stwierdzone u nich zaburzenia psychiczne mają taki charakter lub takie nasilenie, że zachodzi co najmniej wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego z użyciem przemocy lub groźbą jej użycia przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności seksualnej zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 10 lat. Osoby, które spełniają te warunki, są nazywane osobami stwarzającymi zagrożenie i dla takich osób przewiduje się nadzór prewencyjny lub właśnie umieszczenie w tymże Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. I całe szczęście, że jest taki ośrodek, bo cóż zrobić z takimże Pękalskim? Ma siedzieć w ciepłym więzieniu, miał swój telewizor. W ogóle tak powiedziałam Wam wcześniej, że dziennikarze bardzo chcieli z nim rozmawiać, a on bardzo chętnie rozmawiał z dziennikarzami, czuł się w ogóle taki, wiecie, no. Całe życie był popychadłem, całe życie wszyscy się z niego śmiali, nikt go nie kochał, nikt się nim nie interesował i tu raptem za te jego przestępstwa stał się gwiazdorem, celebrytą niemalże i ludzie chcą z nim rozmawiać i przyjeżdżają z RFN-u nawet dziennikarze. I to był najwyższa zapłata za rozmowę. Niemcy zapłacili za spotkanie z Pękalskim, kupili mu kolorowy telewizor z kolorową telewizją. I no, kolorowy telewizor z telewizją, po prostu podłączony do telewizji. I jeden gość sobie siedział, wiecie, w celi. Ja nie mogę tego pojąć, po prostu nie mogę tego pojąć. A ci ludzie, którzy zostali pozbawieni swoich najbliższych córek, sióstr, matek, żon, oni cierpią, z każdego dnia budzą się z wielkim bólem w sercu, z pustką w sercu, której nigdy w życiu nie będą w stanie zapełnić, chyba że pragnieniem zemsty. I wiecie, no, ofiarami Pękalskiego były nie tylko te kobiety i ci mężczyźni, których rzeczywiście zabił. Ofiarami były też ich rodziny, jakkolwiek banalnie to brzmi. Jest to truizm oczywiście, ale prawdziwy, no, banał, ale prawdziwy. Bo jak żyć z taką świadomością, że twoja 17-letnia córka została zabita przez i zgwałcona przez jakiegoś zwyrodnialca? Także proszę Państwa, wampir, jak rodzi się zło? Magdy Omiljanowicz. Jest to absolutne must read, powiedziałabym,
wręcz, że polecam Wam bardziej jednak słuchowisko, aczkolwiek audiobook, aczkolwiek dla osób naprawdę, dla osób o bogatej wyobraźni nie polecam, bo Powczyński jest tak genialny, że nie dacie rady. Nie dacie rady tego przesłuchać bez zastanowienia się i bez płaczu, bez przeżywania tego wszystkiego. Ja mam ambiwalentne uczucia, bo tak, bo z jednej strony jestem zachwycona, bo rzeczywiście tego oczekujesz od książki, że emocji jakiegoś i strachu, i niepokoju, i tych wszystkich emocji, ale z drugiej strony jestem przerażona tym wszystkim i polecam. I a propos tego słuchania tego typu opowieści, czyli reportaży na temat polskich seryjnych morderców, zaraz po wysłuchaniu Wampira przerzuciłam się na drugiego wampira, na Wampira z Zagłębia. Też audiobook, jest to książka Semczuka. Semczuk jest znanym reporterem śledczym. On kilka jednak tych książek, reportaży na temat polskich seryjnych i chyba nie tylko seryjnych morderców napisał. I jest świetnym dziennikarzem śledczym i sobie świetnie radzi w tym. Natomiast jak zaczęłam słuchać audiobooka czytanego normalnie już, bez tej fantastycznej interpretacji Popczyńskiego, to nie dałam rady. Przeczytam sobie Semczuka, po prostu sama sobie przeczytam. Brakuje mi takiej interpretacji. To jest minus. Jeden z tych minusów. Niewiele ich jest, ale to jest jeden z minusów. Że po prostu człowiek oczekuje, jak poznał coś dobrego, to oczekuje, że następne też takie będą równie dobre albo i lepsze. Wobec czego no, muszę chyba po prostu przeczekać, aż zejdą ze mnie te wszystkie emocje. Leszek Pękalski, wampir z Bytowa, był odrażającym mordercą, który nie miał w sobie nic z człowieczeństwa, który nie miał w sobie nic dobrego, korzystał z tego, że wzbudzał litość, czyli de facto uczucie raczej dobre, związane z empatią bezpośrednio. Wzbudzał takie uczucia, niektóre kobiety chciały się nim zaopiekować, chciały mu uprać, ugotować, nakarmić go. Wzbudzał też niechęć i odrazę. Ludzie omijali go łukiem, jak czuli jego zapach, to no, traktowali go też jak przygłupa, totalnie nie mając pojęcia o tym, jakim jest potwornym człowiekiem. Przez to ukrywał się, on był jak kameleon, nikt go nie podejrzewał. No bo co taki przygłup miałby gwałcić kobiety i zabijać je? Jeżeli przyjmiemy 70 śmierci, to nie ma takiej kary. Człowiek nie wymyślił takiej kary, żeby odpowiednio odpłacił za to, bo jemu by się przydało 17 śmierci. 70 śmierci, 70 śmierci. Więc powiem wam tak, że w takich chwilach, kiedy czytam tego typu książki o takich zwyrodnialcach, to w takich chwilach bardzo, bardzo mocno mam nadzieję, że istnieje piekło i że istnieją naprawdę straszne męki. Bo nie ma tutaj usprawiedliwienia i tu nie można powiedzieć, że znaleźć jakieś łagodzące, wiecie, że coś może to jego działanie usprawiedliwić, albo złagodzić, albo że możemy przymknąć oko na pewne rzeczy. Nie, on był jednoznacznie zły, on był złem, on był złem. I wydawałoby się nam, że zło przybiera postać diabła, a diabeł jest przedstawiany albo z jakimiś tam kopytami i z rogami kozła albo jest pokazywany jako czerwony potwór. Nie. Diabeł, wcielone zło, to jest zwykły koleś z lekką nadwagą, potrafiący jeść 3 dokładki obiadu, rzucający się na słodycze jak dzieciak, który nigdy w życiu ich nie dostaje, który kłamie, który manipuluje ludźmi, który wzbudza litość i sam użala się nad sobą. Wykorzystuje to swoje, on jest jak taki robak, śliski robak. Do tego jeszcze gość, który nie dba o podstawową higienę. To nie jest morderca, który planuje, który uważa na to, jakie zostawia ślady, żeby go nie złapali. To jest koleś, który ma tak niski iloraz inteligencji, że on w ogóle nie zawraca sobie tym głowy, żeby tam włos jakiś albo jakieś ślady pozostawić po sobie. On po prostu jeździ i on się nie boi tego, że go ktoś złapie, bo on po prostu ma tak silny ten popęd, że on to musi zrobić. A jednak siedzi w pierdlu, no w tym momencie
siedzi w tym Gostyninie, ale siedział w pierdlu i jakoś żył, nie wybuchł z nadmiaru tej, ta sperma mu nie uderzyła do głowy, więc dało się. Trzeba było tego gościa wyizolować ze społeczeństwa, jak tylko były pierwsze jakieś podejrzenia, że może coś takiego robić, czy może molestować inne dziewczynki, obłapiać je, mówić różne takie wulgarne rzeczy, lubieżne. A nie dopuścić do tego, żeby taki człowiek po prostu funkcjonował w społeczeństwie i w tym społeczeństwie siał postrach. Ja jestem, tak jak już powiedziałam, ambiwalentna mam uczucia, bo z jednej strony mam ogromny szacunek dla pani Magdy Omilianowicz. Ogromnie, jeżeli słucha mnie pani, ogromnie panią szanuję i podziwiam, że dała pani radę też psychicznie przebrnąć przez to wszystko, żeby z chłodną, z taką pustą głową, chłodną, na chłodno podejść do tego, żeby to spisać, że nie rozleciała się pani na milion kawałków, czytając akta tych spraw i szczegóły tych zbrodni, oglądając te zdjęcia i rozmawiając z nim, patrząc na niego. Pani powiedziała, że się bała, ale ja myślę też, że siedziała tam pani i pewnie przychodziło pani do głowy, żeby jemu coś zrobić, bo to był tak zły człowiek. I podziwiam panią, że zebrała pani to wszystko do kupy i stworzyła bardzo składną, bardzo sensowną, w miarę chronologiczną wersję zdarzeń, których się dopuścił Pękalski w czasie swojego dosyć krótkiego morderczego spree. To jest, tak się mówi po angielsku, killing spree, nie wiem jak to powiedzieć po polsku. Tego morderczego szału, czy tego cugu mordu. Jestem przerażona faktem, że tacy ludzie wciąż mogą być wokół nas. Siedzi w krzakach i po prostu czeka, jaki on musiał być zawzięty, jaki on musiał być zdesperowany. No nie, no on po prostu nie miał nic innego do roboty. To były jego jedyne... To tak, człowiek ma różne cele w życiu. Wstaje rano, idzie do pracy, bo musi mieć na życie, musi mieć za co opłacić mieszkanie, za co dzieciaki posłać na dodatkowe lekcje, za co kupić sobie coś dobrego, w ogóle wyżywić się, kupić podstawowe rzeczy, ale też wyjechać na wakacje. I człowiek zapełnia ten swój dzień jakimiś różnymi zadaniami. A to wizytacja w szkole, a to robi coś dla siebie, idzie na siłownię, biega, spaceruje z psem, czyta książki, ogląda filmy, kręci filmy, robi filmy. To wszystko, każdy z nas coś jakoś zapełnia sobie swój czas, bo my nie mamy tylko dwóch potrzeb. Oczywiście, żeby przetrwać, musimy jeść, jasne. I seks jest całkiem okej, to jest dla ludzi, ale to nie są nasze dominujące potrzeby, które jeśli nie zostaną spełnione, sprawią, że wybuchniemy. Więc Leszek nie miał innych. Ani szkoła, ani praca, ani życie rodzinne, ani przyjaciele, ani hobby. Można powiedzieć, że jego hobby było łażenie po lesie i wyszukiwanie ofiar. To był bardzo zły, niedobry, czarny charakter społeczeństwa, a jednocześnie postać niesamowicie tragiczna, wzbudzająca ogromną litość i wzbudzająca również obrzydzenie. I mam nadzieję, że dobrze mnie zrozumiecie, jeżeli powiem, że to, co mówiłam o tych bezdomnych, że nie patrzymy na nich, bo są brudni i śmierdzą, to z całym szacunkiem w każdej grupie społecznej są ludzie, którym wyszło w życiu tak, jak im wyszło. Mają taką sytuację, bo tak jest. I mam ogromnie dużo empatii do tych ludzi. I jak tylko mogę pomóc, to staram się pomóc. Mam swoją grupkę pijaczków zaprzyjaźnionych, wychodzę z psem, oni zawsze się przywitają, zawsze porozmawiamy chwilkę. W życiu im nie wyszło, ale jeśli robią dobre rzeczy, albo przynajmniej nikogo innego nie krzywdzą, to ja widzę miejsce dla tych ludzi, dla wszystkich ludzi w społeczeństwie i wokół siebie. Natomiast w przypadku Leszka Pękalskiego nie widzę miejsca w społeczeństwie. I jest mi bardzo, bardzo żal tych kobiet, które stanęły mu na drodze. Jest mi bardzo przykro, że spotkało je to. Już sam gwałt jest czymś dla mnie nie do wyobrażenia. Jest czymś przerażającym. Po prostu sama myśl, że coś takiego mogłoby mnie spotkać, jest obezwładniająca. I myśl też o tym, jak z tym dalej żyć, to jest coś, co wymaga tak niesamowitej siły, psychicznej przede wszystkim i tak niesamowicie dużo wiary i dużo siły. To jest jedno, ale jeszcze zostać zamordowanym przez drugiego człowieka, który tak sobie po prostu uznał, że może, tego już nie jestem w stanie w żaden sposób określić. Na sam koniec, moi mili, chciałabym wam odczytać z książki, o której już mówiłam, Anny Popek,
seryjni mordercy XX wieku, prawdziwe historie. Jakie zdanie na temat Pękalskiego mieli inni więźniowie? I tu jest cytat krótkiej wypowiedzi Jana Borodyjuka z programu telewizyjnego w TVN-ie. Nikt nie wierzył, aby Pękalski mógł być sprawcą przestępstw o takiej randze. Przypuszczam, że stąd wzięło się to, że chodził sobie tutaj raczej wolny. Nie prześladowano go tak, jak prześladowano by kogoś innego, co do którego wiadomo by było, że on dopuścił się tych przestępstw. Pękalski sprawiał wrażenie ofiary. On sam był ofiarą. Wówczas dominowała zasada: dajcie mi człowieka, a artykuł, paragraf już się na niego znajdzie. Także Pękalski bardzo jakby pasował do tej zasady. Specjalistą nie jestem. Nie przeczytałam spraw, które musiała przejrzeć Omilianowicz. Nie znam tego tak od podszewki. Natomiast ja wierzę w jego winę, bo nie wierzę, że osoba z tak niską inteligencją byłaby w stanie kłamać i wymyślać na bieżąco te wszystkie szczegóły zbrodni, gdyby ich nie dokonał. Niektórzy psychologowie uważają, że w mózgach seryjnych morderców zachodzą takie same procesy jak u osób uzależnionych od alkoholu lub narkotyków. Coś w tym jest, bo zwykle z czasem muszą zwiększać dawkę zbrodni, aby osiągnąć pożądany efekt. To jest ze wstępu do tej książki. I jeszcze muszę powiedzieć, co mówi Brunon Hoest, polski prawnik, profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych o specjalności kryminalistyka, kryminologia, profilaktyka społeczna, suicydologia, wiktymologia, terroryzm. Współczesne społeczeństwo zafascynowane jest zabójstwami seryjnymi, rzeczywistymi i fikcyjnymi. Co sądzić o naszej kulturze, która promuje ideę seryjnego zabójcy jako swego rodzaju bohatera bądź znakomitość, mimo że tacy ludzie popełniają najokrutniejsze przestępstwa, jakie można sobie wyobrazić. Faktycznie dowodzimy tego, że zabójstwo seryjne jest ściśle związane z kulturą, zarówno jeśli chodzi o siły socjalne, które przyczyniają się do występowania tych czynów, jak i o publiczną fascynację takimi zabójcami. Proszę Państwa, mój apel do Was. Słuchajcie dobrych książek, czytajcie dobre książki, ale bądźcie uważni. Miejcie oczy dookoła głowy, bo nigdy nie wiemy, kto się czai za krzakiem, kto idzie za nami, kto nas śledzi do domu, kto zagląda w nasze okna. I możemy się śmiać, że mnie to na pewno nie spotka, mnie to nie dotyczy. Ale podobnie mówiła Sylwia, Bernadetta, podobnie mówiły wszystkie ofiary Leszka Pękalskiego. Niech im ziemia lekką będzie, a Pękalskiemu, jak już przejdzie na tamtą stronę, wieczności w smole, albo reinkarnacji jako karaluch, którego będziemy tępić w nieskończoność. To jest chyba złe porównanie, bo karaluchy są całkiem żywotne. Cóż, zostawiam Was z tą nietrafioną metaforą i życzę Wam raz jeszcze bezpieczeństwa i zdrowia, bo COVID szaleje coraz bardziej, więc dbajcie o siebie, o Waszych bliskich i słyszymy się już niebawem. Mam Wam do opowiedzenia kilka bardzo, bardzo ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że zapanuję w końcu nad chaosem. To była opowieść o książce Wampir, jak rodzi się zło, epilog, autorstwa Magdy Omilianowicz w interpretacji Marcina Popczyńskiego, fenomenalnego lektora. Książkę wysłuchałam za pośrednictwem aplikacji Legimi, którą też Wam serdecznie polecam. Tymczasem Borem Lasem zapraszam Was do pisania do mnie. Jeśli macie jakieś uwagi, może też czytaliście tę książkę, może macie jakieś przemyślenia, może chcielibyście się odnieść do niektórych pytań, które tak zawisły w powietrzu i w nicości podczas tej mojej paplaniny, więc zapraszam. Jeśli prywatnie, to w świecie słów małpeczka googlemail@gmail.com lub na blogu www.wświeciesłów.blogspot.com, oczywiście bez polskich znaków, i miejsce trzecie, oczywiście Facebook w świecie słów. Tam jestem i tam czekam. Całuski dla wszystkich. Pa, pa!